Witam wszystkich ponownie, tu znowu Punio 7. Dzisiaj zagramy w sobie w Tasak, Zmierzch Hatifanów. Pewnie wielu z was się zapyta, czym że jest Tasak, Zmierzch Hatifanów. Tylkoż myślę, że plik readme dołączony do gry dosyć dobrze to opisze. Otóż... Ho! Ksz, ksz, ksz! Tasak jest grą RPG, stworzoną przez Polaka. Piotra Żufę. Chyba tak to się odmienia nazwisko. Jeżeli nie, to bardzo przepraszam. I cóż, pewnie nie różniłaby się niczym od wielu innych gier RPG, gdyby nie to, że jest napisana w konsoli. I to nie jest dosyć zwykła gra konsolowa, o czym zaraz się przekonacie, ale okej, dobra. Cząsteczki zderzają się niepozornie, powoli, stopniowo, z pozornej pustkości wyłania się kolejny świat, kontynent po kontynencie, a na nich, by nie było nudno, niczym pionki pojawiają się kolejne istoty, nieświadome tego, że jeszcze przed chwilą nie istniały. Po chwilowych perturbacjach końcowy kształt wysuwa się z propagandystycznej mgiełki. Jednak oczywiście żaden większy projekt nie wychodzi dokładnie takim, jakim go zamierzano. Oto bowiem do niemal doskonałego programu wkradła się nieprzewidzialna zmiana. Pewna istota, której istotę nikt nie miał w planach. Ciekawe, ale tak właśnie radzą się zwykle bohaterowie. Podaj swoje imię, bohaterze. Otóż ja nazywam się Punio the Dump. Nie można spacji? Nie można spacji. To będzie Punio the Dump. Mamy do wyboru cztery rasy, elfa, krasnala i orka, ponieważ ja się nazwałem Punio the Dump, zamierzam grać orkiem. Co my tu mamy? Okej, dobra, to są perki, które wybieramy sobie na początku gry. Z tego co wiem, przynajmniej z moich doświadczeń z tą grą wynika, że kiedy już raz się wybierze na początku gry jakieś perki, to nie można potem w żaden sposób zdobyć innych, więc trochę trzeba to przemyśleć, ponieważ ja będę takim głupim orkiem, co tylko bierze topór albo młot i wali przeciwnika, aż zostanie z niego krwawa miazga, więc coś w ten sposób będziemy się kierować. Manewry. Umiejętność korzystania z manewrów bojowych. Manewry bojowe to takie czary dla wojownika, więc to sobie weźmiemy. Zwiększa skuteczność używania broni, wrogowie zdobywają więcej rzeczy, leczenie, samoistnienie leczenia, HP co turę, to jest całkiem przydatne, muszę wam powiedzieć. Scout, umiejętności survivalowe, nie wiem o co chodzi. W zasadzie dodatkowy punkt do karku, to też jest również bardzo fajne. Rozpierdzielanie, podoba mi się ta nazwa, pozwala dobić osłabionego przeciwnika, blech. Machanie oręży, zwiększona szansa na trafienie przeciwnika. Strzelanie, broń palna. Może weźmiemy tą gruboskórność. Okej, i tak właśnie wygląda Zmierzch Hatifanów. Znaczy, Tasak Zmierzch Hatifanów. To jest gra konsolowa z grafiką ASCII. Tak to ładnie można nazwać. Otóż poruszamy się naszym dzielnym orkiem. Wow, te dwa nawiasy to jakby okły chyba. Okej, to jest nasz dzielny ork, ten co się rusza. I poruszamy się po takim świecie stworzonym z kratek. I dosyć dużej ilości humoru. Okej, witaj w magicznej krainie. Znajdujesz się w obozie kupca Mordechaja, położonym na niewielkiej wysepce. Sam kupiec siedzi przy jednym ze swoich namiotów, a dwójka strażników bacznie obserwuje okolicę. Okej, przy okazji muzyka jest jak najbardziej pochodzi z gry, więc może tym razem nikt mnie nie zaskarży prawa do muzyki. Mam nadzieję, Piotrze Żuf. Okej, dobra, konwersacja. Zaczepieni strażnicy odsyłają cię tylko do szefa, którym jest nietrudno dociec kupiec Mordechaj. Stajesz oto przed jego obliczem. Potrzebuję pomocy. Cóż, myślę, że powinieneś udać się do miasta. Łatwo tam trafić, nawet ktoś tak nierozgarnięty jak ty. Powinieneś dać sobie radę. Idź drogą, kierując się na zachód. Może znajdziesz też coś w magazynie odpodal. Hehe. Ale nie dostanę żadnej pomocy? Do zobaczenia, zioł! Nie wiem. Mam dwie akcje, mogę pokonwersować, już sobie pokonwersowane. Teraz zacisnę B jak magazyn.
Jej, wygrzebałeś jakiś płaszcz, bajerancki napój oraz scroll teleportacji. Jej, świetnie. Teraz wyjdziemy sobie do ekwipunku. A może założymy sobie ten płaszcz. Daje jakąś obronę. Coś tam. To jest... ta potka jakaś. Moc 7. I teleportacja. No i cóż, to chyba tyle. W się chyba zapisywało. Tak, chcę zapisać na pierwszy, ponieważ w tej grze dosyć dobrze jest zapisywać często. O, właśnie, nasz pierwszy przeciwnik. Ruszamy w przygodę. Można to tak nazwać. I niespodziewanie, pod dwoma nogami znajdujesz wielkiego szczura. Gryzoń rzuca się na ciebie z piskiem. Zostałem się trafiony. Gień szczurze, rzucasz się na przeciwnika, przeklinasz szpetnie, gdy twoja broń przecina powietrze. Rzucasz się na przeciwnika, jebub, blam, trafiasz mocarnie swego gryzionia. Haha, spudło, słuchowa twojego przeciwnika przerywają tryskająca krew. Oczywiście nie będę wyczytał wszystkich tych opisów, ponieważ dosyć prędko się zaczynają powtarzać. Ale dopóki się nie powtarzają, to dosyć śmieszne. Przynajmniej moim zdaniem. Okej, kolejny szczur. Pach, jebut, blam. Haha, spudło to. A to już słyszeliśmy. Okej, zbieram sobie... wejście do jakiejś kopalni. Jest tu wejście do jakiejś starej kopalni. Czujesz intensywny zapach świeżych owoców. Czy mogę do niej wejść? Nie, jest zamknięta na klucz. Wiedziałem, że jest zamknięta klucz, tak tylko mówię. Krzywa żaba próbuje opluć cię kwasem. Daj gin, krzywa żaba, łup. Przeciwnik traci jeden punkt wytrzymałości. Pluje mnie kwasem. Łup, łup, jebut, blam, haha. Fachowo pozbawiasz przeciwnika głowy. Idziemy dalej. To jest jakaś łódka. Z pewnością nigdy z niej nie korzystamy. To jakiś wilk. Gin, wilku, ja być głupia orka. Nie, ja być mądra orka, ja walić mocno. Mądra orka walić mocno. Ginąć wszystko. A to jest jakiś... Żal mi głupców, którzy nie wierzą we mnie. Żal mi głupców, których ja spotykam, ponieważ szybko giną. Chyba trochę za bardzo... poprawnie gramatycznie to sformułowałem. Wiem, bardziej chcę się wcielać w postać. Okej, okay, miasto. Zachód miasto... Południe wieża... Magusa... i Triria, coś tam. To wygląda mi na pole. Co to pisze? Nie deptać pola z biry. Haha, dobry, ja nie umieć czytać. To jest pies. Okej, zdobyliśmy pierwszy level. Co chcemy podnieść? W grze są cztery statystyki. Muskuł, sprytność, mistyczność i kark. Tylko trzy pierwsze możemy rozwijać. Muskuł to generalnie siła, czyli zadawane obrażenia, sprytność to ilość zadawanych ataków i celność, mistyczność to coś tam od czarowania, nigdy nie grałem w magię, więc nie wiem. Kark jest natomiast wpływa na liczbę punktów zdrowia. Więc cóż, mamy 6 muskułu i 2 sprytności, dosyć rzadko trafiałem przeciwnika, więc na początku chyba pójdę w sprytność. Jakaś swojska nazwa. Okej, tu jest jakiś farmer. Macie chęć na nasze dobra. Zawsze mamy chęć na wasze dobra. Niestety te dobra kosztują. Można by kupić u niego kosę. Za 60 zł. Mamy 80. Ale to złoto możemy na coś innego wydać. Bardziej na razie przydatnego. Wow, co to jest? Młodego ucznia nekromanty na zajęciach w terenie. Ksigul khu, wielki fragment twojego ciała gnije. Jebut, blam, twój wróg pada na głębę martwy. A ja zabieram jego złoto. Ponieważ tak robić orka. Orka zabijać nekromanta, na nekromanta padać kałuża krewi. O, ale fart, znajdujesz kilka zgubionych i samotnych sztuk złota. Także jest dosyć takich, dużo takich losowych zdarzeń. Okej, wracamy się do kupca. I... ja pragnieć coś kupić. Ja pragnieć kupić glane. Nie, ja nie chcę ci kupić glane. Glany na potem. Krótki miecz, fajne żelastwo, ale na potem. Teraz ja chcieć mapa. Tak, ja pragnąć zakupić ten przedmiot. Chleb. Chleb również można ci kupić. Chleba, dobra. Mały czerwony potion.
może się przydać również. Okej, wydaliśmy większość złota. Idziemy farmić dalej, zabijać jakichś łupców. Zabijać wejście do kopalni. Z nim się pogadamy później. A kto to jest w ogóle? O nie, to nosiciel ulotek! Gij nosicielu ulotek, zanim dasz nam ulotkę. My i tak nie umieć czytać. O, to jest jakiś mak? A, szaman hokus pokus. Okej, okay, to był szaman hokus pokus. Znaleźliśmy szyszkę. Wow, ta gra jest wciągająca. Okej, okay, dobra. Kolejny przeciwnik. La Hacienda. Co jest w La Haciendzie? Staruch. Spogląda na ciebie nieprzychylny spojrzenie spod krzeczastych brwi. Czego chcieć właściwie chcesz? Tylko powiedzieć siema. Idź w cholerę, nieszczęsny pielgrzymie. No, tak nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Okej. Okay. Znaleźliśmy ognisko, czy trzeba odpocząć? W sumie możemy odpocząć, ale i tak mamy max HP, więc... O nie, tam nie idźmy, tam po prostu nie. Tu coś, jakiś przeciwnik. Nie wiem, zabijemy go. Tu już byliśmy. Kilka zagubionych i samotnych sztuk złota. Okej, okay. Sztuka złota zawsze fajna. Tutaj znowu jakiś dryblas. Tutaj wilk. A co my tutaj mamy? A, level up. Dobra, tam jeszcze raz sprytność, potem pojedziemy w mózgu. Grupkę żółtych grzybów. Wiecie co zapiszę? Pierwszy slot. Dalej. W tym miejscu drogę zagradza ci strażnik. Dalej musi się zatem znajdować coś poufnego, ważnego lub niebezpiecznego. Chciałbyś wiedzieć, co? Nieprawdaż? Nie przepuszczamy nikogo bez wyraźnego rozkazu. Okej, okay, tam nie pójdziemy. Zabijemy wilka, zabijemy coś jeszcze. I idziemy dalej. W lewo. O, czarodziej. Ładna pogoda, nie? Nie. Ładnie tu i zielono. Ktoś martwy. Nic nie możemy zrobić. Gryzdoł. Witaj, niestety w tej wersji nie mam nic ciekawego do powiedzenia. Smutno. Okej, okay, możemy odpocząć. Zabijemy tego pieska. Tu nic nie ma. Pole siłowe magicznych totemów odpycha cię od przejścia. No i niestety to już chyba cały, powiedzmy, taki świat ogólnie dostępny na razie. A jeszcze możemy pójść do wieży maga. Tabliczka, co pisze? Chata mistyczna magusa, zamienienie gotu mistrza nauk okultystycznych. Jakieś dziwne rzeczy. Idziemy na górę. Padłem na coś. Magus. Nie przeszkadza, jestem niezwykle zajęty. Jak dużo postaci w tej grze również nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Ok, jakiś kolejny dryblas. Zabijemy go, zabierzemy jego złota. Znowu roznosiciel ulotek. Zwinny jest kurczyk. Wilczek. Moglibyśmy pójść do miasta, ale bez dużej ilości złota w sumie i tak... za bardzo tam nie ma co do zdobycia. Więc myślę, że cofniemy się do początkowej lokacji. Zabijemy tego gościa. Konwersacja. Pragnę zakup... Ja pragnieć twoja krótka miecza, ja mieć złota. Jap. A teraz sobie idziemy. I zobaczmy. Wow, ekwipunek już całkiem sporo przyszył. Mamy szyszkę, mamy kości. Szyszka! Czy to nie cudowne i równocześnie w swojej istocie jest zatrważające? Można ją zjeść, lecz jej walory smakowe nie należą do najwykwitniejszych. O nie. Szyszki sobie zachowamy. W końcu z pewnością na nic nam się nie przydadzą w przyszłości, a z pewnością do żadnego questa. Okej, krótki miecz sobie założymy, to nam da mózgu plus 2. Leczniczy korzonek Jerzego również do niczego się w przyszłości nie przyda. Okej. Okay. Wysraliśmy się głównie złota. Ale mamy za to fajna, krótka miecza.
oraz mapę. Do czego potrzebna nam mapa? Zapytacie się. Otóż nie do przemieszczania się po takiej właśnie zielonej lokacji, ale mapa jest potrzebna w dungeonach, do którego zmierzamy w następnym odcinku. Póki co więc dziękuję wszystkim za uwagę, no i na razie.